Dzień dobry, a teraz będzie hit, który będzie sponsorowany przez cyfrę 2. Ponieważ podręcznik jest to część druga, rozdział drugi, temat drugi i jest to stan wojenny i jego następstwa w Polsce. Temat nieco długi, ale postaram się streszczać go jak najszybciej. Oglądamy. Na początku musimy się cofnąć nieco do poprzednich lekcji i nie tylko do tego poprzedniego tematu, bo poprzednio mówiłem, że Breżniew był jakby zwolennikiem siłowego rozwiązania sprawy w Polsce. Miał nawet wprowadzić swoje dywizje do Polski jako interwencję Układu Warszawskiego w ramach doktryny Breżniewa, o której też mówiłem kiedyś, że jak komunizm będzie zagrożony, no to on tam parę swoich wojsk wyśle. I tutaj bardzo dużą rolę odegrało właściwie to trzech Polaków. Pierwszy to jest Kania, o którym już mówiłem na poprzednim, który jest pierwszym sekretarzem i on jakby chciał za każdym razem wyperswadować Breżniewowi to, że pomoc, ich pomoc, czyli Układu Warszawskiego będzie tutaj jeszcze bardziej szkodzić niż mogłaby pomóc. Drugim Polakiem niezwykle istotnym jest Ryszard Kukliński, pułkownik, który jest bardzo wysoko na szczeblach wojskowych i który donosił do CIA o tym, co Breżniew chce wykonać w Polsce. Dawał plany, fotografował plany, dawał to oczywiście swoim agentom, bo on będzie współpracował z CIA i tam będzie przekazywał te informacje. I pewnie by się to aż na taką skalę mogło nie udać, jak mnie ten trzeci Polak, o którym mówiłem już wcześniej, czyli Zbigniew Brzeziński, doradca Jimmy'ego Cartera. Polak, który będzie u boku prezydenta Stanów Zjednoczonych, pełnił bardzo ważną funkcję i to on będzie właśnie zapewniał później Kuklińskiemu oczywiście specjalne, powiedzmy, że miejsce azylowe u siebie, będzie umożliwił mu w ogóle tak naprawdę ucieczkę z Polski z całą rodziną. Z rodziną to było różnie, bo można poczytać, co działo się później z jego synami, ale generalnie jest to bardzo ważny punkt, gdzie Kukliński z Brzezińskim jednak współpracowali. I oczywiście nie bezpośrednio, tylko przez innych agentów i oni doprowadzi do tego, że Breżniew pod naciskiem Stanów Zjednoczonych chyba troszeczkę się też przyhamował. Bo nie wiadomo, czy same rozmowy z Kanią, o których mówiłem wcześniej, wystarczyłyby do tego, żeby nie wpuszczać wojsk Układu Warszawskiego do Polski. Przy okazji tematu poprzedniego mówiłem o Jaruzelskim jako człowieku, który chciał jako jeden z, no powiedzmy, że niezbyt wielkiego grona komunistów, siłowego rozbicia Solidarności. Jego poglądy potwierdzał jego współpracownik, bliski współpracownik Czesław Kiszczak, też zresztą generał. I Jaruzelski zostaje premierem w lutym 1981 roku, ale taką najważniejszą funkcję będzie pełnił jako pierwszy sekretarz, bo to będzie w październiku 1981 roku. Ale jeszcze jako premier wystosował taki apel, właściwie prośbę do 90 spokojnych dni, czyli takich, których gospodarka ma być jakby uleczona, tak można powiedzieć. Oczywiście to była prowokacja ze strony samego Jaruzelskiego, która właściwie no, nie spotkała się ze zbyt przychylnym, powiedzmy, że spojrzeniem od strony Solidarności. I to doprowadziło też do kolejnej prowokacji, czyli do tak zwanego kryzysu bydgoskiego. To będzie skutkowało tym, że będą pobici działacze Solidarności, między innymi Jan Rulewski, którzy będą, no tutaj powiedzmy, że strajkować w jednym z prezydiów PZPR-u. Ale do czego zmierzamy? Do tego, że prawdopodobnie to miało być pretekstem do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ponieważ w tym samym czasie odbywały się w Polsce największe manewry w historii, jeżeli chodzi o Związek Sowiecki, to był Sojuz 81. Czyli manewry, które skupiały wokół siebie wojska nie tylko polskie i sowieckie, ale też i NRD-owskie, czy węgierskie, czy czechosłowackie. To miało wzbudzić wśród Solidarności postrach. I one miały trwać do kwietnia 1981 roku, ale ze względu na to, że sytuacja w kraju była nieprzychylna, bo mogły wybuchnąć kolejne strajki, miały te wojska stacjonować tutaj do odwołania. Ale jeszcze taka kwestia roku 1981 dla Kościoła katolickiego. Pamiętajmy, że Polacy w tym czasie, właściwie chyba nie wiem, czy jakikolwiek Polak mógł wtedy mówić o tym oficjalnie, że jest ateistą albo po prostu nie wierzy w Boga. Wszyscy byli katolikami, bo Kościół był taki wtedy. Ale generalnie, co się wydarzyło w roku 81? Ja już mówiłem na lekcjach poprzednich, że był zamach na Jana Pawła II. W roku 81 w maju umiera Stefan Wyszyński, który był autorytetem dla wielu Polaków i był prymasem tysiąclecia. Jego miejsce zajął Józef Glemp, który będzie później pośredniczył przy obradach Okrągłego Stołu, więc będzie starał się kontynuować właściwie taką politykę wspomagania Polaków, jaką jego poprzednik właściwie sprawował wcześniej. Kryzys gospodarczy w państwie coraz bardziej się pogłębiał. Dochodziło do coraz dramatyczniejszej sytuacji, gdzie
Żywność była już od dawna reglamentowana, były kartki na żywność i nawet to nie wystarczało na to, żeby ludzie mogli wszystkie kartki wykorzystać, ponieważ brakowało ewidentnie już niemal każdego towaru na półkach sklepowych. Tak było na przykład z papierem toaletowym, który stał się też towarem deficytowym. Żeby ten papier toaletowy mógł być, no, trzeba było zbierać makulaturę, oddawać do skupu, wtedy dostawało się papier. W ogóle było super. Dzieci też były jakby ogarnięte, zmuszone wręcz do tego, żeby zbierać, powiedzmy, że śmieci, a dokładnie to papier do pewnych pojemników. Te później były na makulaturę oddawane i z tego później robiono papier toaletowy, który był szary i do podcierania, ale generalnie był bardzo twardy, więc i szorstki. Na pewno nieprzyjemny. Jeżeli myślisz, że ten papier, który jest u Ciebie w szkole i jest szary, jest twardy, jesteś w dużym błędzie. Był jeszcze twardszy. Jaruzelski miał wszystko przemyślane i skrupulatnie wprowadzał to w życie. A dokładniej wprowadził on stan wojenny z 12 na 13 grudnia w roku 1981. Wszystko właściwie z dnia na dzień przestało funkcjonować. Od telefonów, przez prasę, przez telewizję, bo w telewizji nadawano tylko i wyłącznie przemówienia właśnie tego typu z Jaruzelskim na czele, który mówił o tym, że państwo jest zagrożone i że strumień nienawiści zalał Polskę. I generalnie chodziło o nienawiść, jaką była Solidarność. I to było nawiązaniem właśnie do tej Solidarności. Rzeczywiście, stan wojenny zaskoczył i Lecha Wałęsę, i innych ludzi, chociaż teoretycznie niektórzy twierdzili, że byli na to przygotowani, jak na przykład Lech Wałęsa i wielu innych przedstawicieli, którzy byli wtedy internowani. Internowani, czyli osadzeni w miejscach odosobnienia, ponieważ były to osoby, które zagrażały bezpieczeństwu państwa. Taka była, znaczy jest oficjalna definicja internowania. A Wałęsa jako przewodniczący Solidarności takie zagrożenie dla komunistów mógł rzeczywiście sprawiać. I opowiedziano, że władzę w państwie przejmuje WRON, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, ale już po wielu, wielu latach Trybunał Konstytucyjny z 2011 roku uznał, że nawet to wprowadzenie tej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego jako przejmującej stery w państwie stało się po prostu, nawet jak dla tamte czasy, dla komunistów, złamaniem konstytucji komunistycznej, czyli tej PRL-u, ponieważ według ustaleń miało być tak, że takie coś jak Rada Państwa może przejąć władzę w momencie, kiedy Sejm, powiedzmy, nie uczestniczy w obradach, a on obradował, więc teoretycznie było to niezgodne nawet z prawem komunistycznym, ale mniejsza o to. Co zmieniło się dla zwykłego człowieka w stanie wojennym? Przede wszystkim rozwiązano Solidarność. To był jakby pierwszy krok do tego, żeby pokazać, co i kto tutaj rządzi. Następnie zabrano prawo do manifestacji, do demonstracji, do jakichkolwiek zgromadzeń. Zakazano. Następnie wprowadzono godzinę milicyjną, która trwała od godziny 22 do 6 rano i generalnie ludzie nie mogli się przemieszczać nawet między województwami. Jak już wspomniałem wcześniej, telefony przestały działać, a kiedy wznowiły swoją działalność, były po prostu kontrolowane. Więc, czyli w sensie, że ludzie nie mogli mówić tego, co chcą, tylko to, co byłoby całkiem dobre dla władzy, żeby nie było jakiejś podpuchy. Następnie starano się kontrolować wszystko, co dzieje się w państwie poprzez prowadzenie na ulicę wojska, milicji, gdzie wozy opancerzone, transportery wojskowe czy czołgi stały się po prostu elementem codzienności. Wyglądamy z okna i widzimy co? Czołgi. I to jest dosyć istotne, zresztą takie charakterystyczne zdjęcie dla tamtych czasów, właściwie jedno z najważniejszych dla czasów stanu wojennego, bo ono obrazuje dokładnie wszystko to, co wtedy się działo. Zobaczcie, mamy kino Moskwa, czyli Moskwa steruje wszystkim. Kino Moskwa, w którym grany jest czas apokalipsy, tamtejszy hit kinowy, a przed kinem mamy Polsce apokalipsę, ponieważ jest ten stan wojenny wprowadzony i to wojsko na ulicach jest tą apokalipsą. Także taka tam ciekawostka. Jeszcze chwilę o tym internowaniu, bo to jest też dosyć istotne. Kiedy Wałęsa był internowany, zaczęło spływać po radiu, po telewizji, po gazetach informacje dotyczące tego, że poszedł Wałęsa na współpracę. Że zostawił swoich przyjaciół z Solidarności i tyle było warte jego przodownictwo w tej organizacji. Co oczywiście było niezgodne z prawdą, ale część ludzi jednak w to wszystko uwierzyła. Natomiast ci, którzy byli w Solidarności, wiedzieli, że tutaj tak źle na pewno nie będzie. Dlatego też zaczęła się ta Solidarność w jakimś stopniu dalej, powiedzmy, że odradzać w kolejnych miesiącach stanu wojennego, ponieważ najpierw przed nacisk i dosyć duże zastraszenie. W ramach tego internowania w różnych miejscach znaleźli się działacze Solidarności i było to prawie 10 tysięcy różnych działaczy, czyli bardzo dużo. A mało tego, nawet wśród nich znalazł się Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz, którzy byli oskarżeni o to, że dzięki nim, w zmowie z nimi, Solidarność w ogóle została zalegalizowana. Także nawet komuniści swoim w tym czasie już nie wierzyli. Ale dla Gierka to jako plus, bo w sumie był uznany jako ten dobry komunista. Tak czy siak. Na początku był uważany za dobrego, my wiemy, że tak nie do końca było,
ale kiedy nawet i komuniści w stosunku do niego byli nie do końca, powiedzmy, że przekonani, no to jestem dobrym komunistą. Ale palicho, idziemy dalej. Przed chwilą wspomniałem o tym, że było zastraszenie. I rzeczywiście, to zastraszenie było, ponieważ ludzie nie do końca zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji, a przynajmniej niektóre zakłady pracy, które przeszły w stan strajków. I myśleli, że znowu będą rozmowy, że znowu będzie dogadanie się z władzami, a tutaj nic z tego. W ogóle Wałęsa był w tym czasie jakby już internowany, więc nie było koordynacji jakiejś jednej, ponieważ władze nie chciały rozmawiać. Po prostu wysłały wojsko, oddziały ZOMO do pacyfikacji. I jednym z takich najbardziej brutalnie spacyfikowanych zakładów pracy będzie kopalnia Wujek w Katowicach. Tam po prostu ZOMO otworzyło ogień i 9 górników z Wujka zginęło. Tu mamy zresztą pomniki przy kopalni Wujek, które no, powiedzmy, że upamiętniają tych 9, którzy zginęli. I właściwie to do końca grudnia strajków już nie było. Już zastraszyło się całe społeczeństwo, władze WRON-u były zadowolone z siebie, ale nie na długo, ponieważ tak powiedziałem, Solidarność przechodzi do podziemia. I w tej zrodzonej już właściwie Solidarności będziemy mieli TKK, czyli Tymczasową Komisję Koordynacyjną, która będzie czekała właściwie na działalność Wałęsy i tak dalej i będzie starała się koordynować wszystko to, co dzieje się w różnych częściach państwa. Najważniejsze nazwiska, które tutaj należy sobie pamiętać, to na pewno Władysław Frasyniuk, który będzie na Dolnym Śląsku, Bogdan Lis, który będzie na terenie Gdańska i na Pomorzu, następnie Zbigniew Bujak na Mazowszu i Władysław Hardek w Małopolsce. Oni mieli koordynować wszystko to, co będzie oporem wobec komunizmu, wobec stanu wojennego. I na przykład organizowali oni demonstracje, różnego rodzaju spotkania, które mają jakby utrzymać tą tendencję, o której mówiłem wcześniej, czyli manifestowania różnych świąt narodowych, jak 3 maja czy 11 listopada, ale takim największym zrywem był 31 sierpnia w roku 82, kiedy to miała być rocznica porozumień sierpniowych, żeby zrozumieć, że Solidarność wtedy została jakby zalegalizowana, w sensie nieformalnym jeszcze wtedy, ale że pozwolono jej po prostu działać. Więc o co tutaj chodzi? Dochodziło do starć z milicją, ludzie ginęli i takim największym, chyba brutalnym, powiedzmy, że działaniem było to, co działo się w Lubinie, gdzie nazwano to zbrodnią lubińską, gdzie zostało ostrzelane z ostrej amunicji grono protestujących, w wyniku czego 3 osoby zostały zabite, przy 11 kolejnych rannych. Więc no, brutalność w stanie wojennym utrzymywana była cały czas po to, żeby w jakiś sposób można było tych ludzi cały czas trzymać za twarz. Albo po prostu za szyję. Ale nie tylko wychodzenie na ulicę w postaci manifestacji swoich, powiedzmy, że przekonań czy też niezadowolenia miało miejsce, ponieważ ludzie zaczęli nosić na przykład takie malutkie oporniki elektryczne, przypinkce do marynarek, do jakichś koszulek czy do swetrów, które nie miały symbolu żadnego solidarnościowego ani nic podobnego, ale miały stanowić opór wobec komunizmu, stanu wojennego. Taka przenośnia miała to być. Komuniści nie wszystko rozumieli. Do protestu dołączyli artyści, dołączyli aktorzy, którzy odmawiali występów w telewizji publicznej. Na czas dziennika telewizyjnego, który był taką mocną propagandą, ludzie wychodzili na spacery. Nie chcieli tego słuchać. Oglądalność spadała. Więc społeczeństwo znowu starało się jednoczyć, żeby tylko komunistom nie udało się wygrać. Dużą rolę w stanie wojennym odegrał Kościół katolicki i wspomniany przeze mnie wcześniej Józef Głęb, który był wtedy już prymasem. Starano się ogarniać społeczeństwo, no, nieść im pomoc nie tylko fizyczną, materialną, ale przede wszystkim duchową, żeby ci dalej trzymali się jakby razem i żeby stanowili wspólny kolektyw. Wielu duchownych za to zapłaciło życiem. Zostało zamordowanych, pobitych, a może i też skutkiem tego była później śmierć. Ale Jan Paweł II, kiedy chciał przybyć do Polski na pielgrzymkę w 1982 roku, władze odmówiły mu przyjazdu i zgodziły się, ale niechętnie dopiero na taki przyjazd w czerwcu 1983 roku. I jeszcze jednym ważnym wydarzeniem w 1983 roku było to, że Komitet Noblowski przyznaje pokojową Nagrodę Nobla Lechowi Wałęsie, który już wyszedł z internowania, ale wiedział, że jak będzie po nią miał wyruszyć do Oslo, to z chęcią go komuniści stąd wypuszczą, ale nie wpuszczą powrotem do kraju, więc obawiając się, że nie będzie mógł wrócić, wysyła tam swoją żonę Danutę oraz swojego najstarszego syna Bogdana, którzy tą nagrodę w Oslo odbierają i wracają później do Polski. Także to było dosyć dużym ukłonem ze strony Zachodu w stosunku do Polski, ale też i przede wszystkim w stosunku do Wałęsy, który jakby swoją działalnością jednak bardzo dużo zrobił. I jak się okazuje, ta, powiedzmy, jego działalność będzie później w kolejnych latach jeszcze bardziej, powiedzmy, że widoczna. Aż do roku 89, bo w 90 roku zostanie później prezydentem Polski. Pierwszym prezydentem trzeciej, tak zwanej trzeciej RP.
I na koniec tej lekcji kilka ważnych wydarzeń z okresu 82-84. W 82 roku, 1982 w listopadzie umiera Leonid Breżniew. 31 grudnia 82 roku stan wojenny został zawieszony, ale to niczego nie zmieniało, ponieważ SB i milicja czuła się bezkarna i mogła sobie robić co chce. Pozwalała sobie na terroryzowanie społeczeństwa, na pobicia, szantaże itd. Jedną z takich najgłośniejszych śmierci w 83 roku w maju, czyli jeszcze przed maturą, była śmierć licealisty Grzegorza Przemyka, który został pobity dotkliwie na komisariacie i w wyniku tego później umiera. Był on synem pisarki antykomunistycznej, opozycyjnej Barbary Sadowskiej. Co jest istotne w tym całym wydarzeniu jest to, że można było sobie robić co się chce, wymyślać historie jakie się chce. Nawet ci, którzy przyczynili się do tego pobicia i finalnie śmierci tego Przemyka nie ponieśli konsekwencji, bo obarczeni winą zostali ratownicy pogotowia, którzy przyjechali do niego później przewieźć go z komisariatu do szpitala. W 84, nie, jeszcze po drodze, nie. Jeszcze mamy 22 lipca, 83 rok i to jest zniesienie stanu wojennego. Ja tutaj ten 22 lipca chciałbym podkreślić, ponieważ jest to święto narodowe, ponieważ był to manifest PKWN-u, wprowadzenie konstytucji PRL-u, no i finalnie zniesienie stanu wojennego. Ta data jest dosyć istotna, ten 22 lipca pamiętamy. I później w 84 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, dalej się niewiele zmieniło, ponieważ były prześladowania, były szantaże, dalej były pobicia i jednym z najgłośniejszych pobić, a właściwie to śmierci, była śmierć kapelana Solidarności, czyli Jerzego Popiełuszki. To był rok 1984. W kolejnych latach wcale nie było lepiej, ale to jeszcze będziemy sobie pewnie mówili na lekcjach kolejnych. Tą śmiercią Popiełuszki lekcję kończymy. Dziękuję i do widzenia.